Ostatnio wszedł długo wyczekiwany Jungle Inferno Update. Oczywiście Valve świetnie się przygotowało, więc znalezienie serwera może trwać nawet 1,5 godziny, jak niektórzy twierdzą. Postanowię więc, że zamiast próbować pograć, zbadam po prostu nowe mapy w poszukiwaniu easter eggów. Znalazłem ich trochę, sprawdźcie, czy której znaliście. Zaczynamy od mapy Enclosure. Zaraz na początku drugiej części mapy, na respie niebieskich po lewej znajdują się tory i mała budka, a w niej... Renifer grający w szachy z pterodaktylem? Na tej samej mapie możemy znaleźć tabliczkę Nie karmić dinozaurów współpracownikami. Co tam się musiało wydarzyć? Kojarzycie łódkę ślizgacza, do której pakujemy wózeczek na końcu drugiej części mapy? Łódka z tyłu ma napis Freeman Airboat Tools. To jest wyraźnym nawiązaniem do gry Half-Life 2, gdy dość spory odcinek pokonywaliśmy właśnie w takim pojeździe. W kolejnej sekcji mapy znaleźć możemy jamę pełną chaszczy, nad którą po kładce przejeżdża nasz wózeczek. Jest to oczywiście nawiązanie do filmu Jurassic World, gdzie podobna konstrukcja skrywała krwiożercze dinozaury. Tutaj co prawda tych zwierzaczków nie uświadczymy, ale i tak czeka na nas śmierć. W pewnym miejscu mapy znajdziemy kolejne nawiązanie do filmu o dinozaurach, gdzie pod lampą ktoś wyraźnie próbuje wykluć jajka. Zastanawialiście się, gdzie dowozicie bombę na tej mapie? Otóż do jedynego dinozaura. Prawda, że robi wrażenie? Kolejna mapa to Bananowa Zatoka. Na respie niebieskich możemy zobaczyć safe, a w nim nagrodę sankcji. Jest to nawiązanie do faktu, że autor mapy był nominowany do tejże nagrody w kategorii Najlepszy Film Akcji. Pod wspomnianym safe'em możemy na dole znaleźć dziwny okultystyczny krąg, który ma na celu przywołanie... małpy grającej na trąbce? Chyba nie znam tego mema. W tym samym miejscu po stronie czerwonych znajdziemy taśmociąg, gdzie pakowane są sztabki z symbolem człowieka walczącego z kangurem. Czyli mamy do czynienia z Australią. Obok na podłodze możemy zobaczyć też karteczkę z napisem Ostrzeżenie! Zachować ostrożność podczas przechowywania wina, ponieważ alkohol może doprowadzić do detonacji Australium. To po co im tam alkohol? Kojarzycie fikuśną plażę z molem? Na molu jest kawałek liny, a na linie siedzą sobie dwie fasolki w okularach i piją rum. I jeszcze w ramach tekstów i ogłoszeń. Na respie czerwonych możemy znaleźć notki firmowe Manceo mówiące: to nie jest tajna baza, jeśli ciągle mówicie ludziom, gdzie jest. Nie karmić bezdomnego mężczyzny w hełmie, który mieszka w naszym śmietniku. Niestety nie udało mi się go znaleźć. Ktoś wie, gdzie on jest? Koszulki nie są już opcjonalne, tylko mocno odradzane. Wykład kapitana Dana na temat jedzenia starych rzeczy już w lipcu. Na respach możemy też znaleźć akcesoria z siłowni. Opaski, sztangi, ręczniki i... spray na śmierdzące stopy. Ciekawe czyje to. Pora na Brazylię, gdzie wiele easter eggów nie znalazłem. Ale na przykład na respie znajdziemy ciekawe obliczenia uwzględniające słynne E równa się MC kwadrat Einsteina. W wielu miejscach mapy można też znaleźć gniecione puszki po piwie. Czyje to? Najfajniejszym easter eggiem tej mapy jest jednak tablica z częstotliwościami radiowymi, gdzie możemy znaleźć takie żarciki jak Puls Śmierci, 404 częstotliwość nieznaleziona czy Radio Saxtona. Przyszedł czas na mapę Lazarus. Na respie możemy znaleźć tabliczkę przypominającą wszystkim pracownikom o konieczności zmycia z rąk wszelkiego rodzaju klątw przed powrotem do pracy. Gdy wygramy rundę, obok punktu kontrolnego otworzą się wielkie wrota, za którymi kryje się leczące źródełko oraz dziwnie świecący szkielet. Na mapie możemy znaleźć też wykopaliska, na których ktoś chyba jeszcze pracuje. Zastanawialiście się, co tutaj jeszcze ciekawego znaleziono? No, na przykład trumnę ze złotem oraz australium. Każda z drużyn ma też swój zestaw łodzi podwodnych, znajdujących się za drzwiami z napisem zakaz wstępu. Gdy przekroczymy drzwi używając kodu NOCLIP, uruchamia się alarm. Wiedzieliście, że komuś zaginął goryl? To by wyjaśniało te skórki po bananach w różnych miejscach mapy. Na koniec Mercenary Park, czyli Park Najemników. Już na początku możemy znaleźć statuetkę Yeti, która prezentuje nam okrzyki tego stwora.
Obok punktu A mamy wodę z aligatorami, które faktycznie mogą nas zjeść, gdy tam wskoczymy. Zwróciliście uwagę, że punkt B znajduje się na jakiejś pokrywie? Pod spodem możemy znaleźć kilka pięter klatek, wyraźnie gotowych do transportu. Valve w ramach tolerancji postanowiło umieścić też swoje grze tęcze. A może to po prostu wzywacz pyro? Wiecie, jak ten od Batmana. I to by było na tyle. Znaliście wszystkie te easter eggi? A może znaleźliście jakieś inne, o których ja tutaj nie wspomniałem? Dajcie znać w komentarzach. Jeśli uzbiera się tego wystarczająco dużo, nagram kolejny odcinek, w którym pozdrowię też każdego, kto poda mi easter egg, którego nie znam. Trzymajcie się i do następnego. Cześć!